musi być poddanie, Filip! Milian Zdrawkowicz ponownie w Polsce po, dla polskich fanów, wielkiej sensacji z Mariuszem Joniakiem. Witamy w Polsce. Welcome in Poland one more time after having this sensational debut later on, during your having your debut in KSW. Yeah, it's nice to be here again, yeah, in front of the Polish fans, you know, after a great debut, so we're here to do it again, yeah. Mm-hmm. Tak, bardzo jest mi miło być tutaj znowu naprzeciwko polskich fanów i jestem tutaj ponownie, by zrobić to samo. Czy mierząc się z Mariuszem Joniakiem, czułeś się od początku przed walką dużo lepszym zawodnikiem, czy była to dla Ciebie walka z kategorii 50 na 50? Before facing Mariusz Joniak, did you feel that you're actually better or you didn't know about his shape and you judged it like 50-50? Yeah, I thought I was better, you know, all around, so that's why I showed in a fight. He's a great fighter, but I just thought my skill levels are above his. Myślałem od samego początku, że jestem lepszy tak naprawdę. Miałem takie przeczucie też, dlatego podjąłem to wyzwanie. No i to on jest bardzo dobrym zawodnikiem, Mariusz Joniak, ale ja po prostu mam więcej umiejętności. To też zakładam, że również masz się za lepszego zawodnika niż Kamil Szkaradek. A czy uważasz, iż Szkaradek jest lepszy od Joniaka, czy odwrotnie? Mm-hmm. So we assume that you consider yourself to be better than Szkaradek too. How would you compare Szkaradek against Joniak? Which one is better, in your opinion? Yeah, of course. I like to think that every next opponent is a step up in the competition. So I think Kamil is a better fighter, but Joniak was like I think more dangerous in stand up, which which Kamil is like more dangerous on the ground. So mm-hmm. he likes to put it on the ground and submit guys there. So we'll see. You know, mm-hmm. Saturday we'll see who's more dangerous. But mm-hmm. I think I still have the upper hand. You know, it's not gonna be. Easy to take me down, it's not gonna be easy to control me on the ground, so submit me, so we'll see. If he stands with me, I think it's gonna have a big problem. Lubię myśleć o swoich przeciwnikach w ten sposób, że każdy następny to jest level wyżej, to jest schodek wyżej, więc idąc za taką logiką, myślę, że Kamil Szkaradek jest lepszy, chociaż gdybym miał porównywać poszczególne aspekty, to o ile Mariusz Joniak był bardziej niebezpieczny w stójce, o tyle Kamil Szkaradek to jest taki klasyczny parterowiec i dużo, dużo może tam niebezpieczeństwa sprawić. Ja natomiast nie mówię, że jestem gorszy od żadnego z tych, w ich aspektach. Dla mnie jest mi ciężko skontrolować, jest mi w ogóle ciężko obalić, więc ja również pokażę swoje. Jak przyjęła Cię Twoja ojczyzna, kiedy wróciłeś po tym zwycięstwie z Joniakiem? Czy to było takie wielkie boom? Mm-hmm. When you went back to your country, how was the reception of you back then after this debut? Was it like wow, big shock, big surprise? Yeah, it was like a big thing to debut in KSW like I did with the knockout and with the opponent like Joniak, you know, it was a big thing. So I think I got like the praise I deserved, you know, back home. Tak, no rzeczywiście to było coś dużego. Po pierwsze duże, bo debiut w KSW, po drugie debiut przeciwko Mariuszowi Joniakowi, no i po trzecie fantastyczna wygrana, więc no tak, ja uważam, że dostałem odpowiedni splendor po mojej wygranej ostatniej. Ja chciałem zapytać, co Twoim zdaniem na pewno się nie uda Kamilowi Szkaradkowi w walce z Tobą? What in your opinion is not going to be on Kamil's side, on his advantage? What's not gonna not work for him when he's gonna face you? Yeah, I think he's gonna try to do everything to make an ugly fight, you know, and I'm gonna try and keep it pretty, you know? Okay. So we'll see who gets their way, you know? Either him or me. Moim zdaniem Kamil będzie chciał jak najbardziej tę walkę uczynić brudną, niezbyt ładną, a ja będę robił wszystko, żeby tę walkę oczyścić, upiększyć. Moja jest taka opinia. Zobaczymy, kto przeciągnie szalę na swoją stronę. Myślisz, że jesteś w stanie znokautować ponownie w tak spektakularny sposób swojego kolejnego rywala?
Do you think you're able to knock him out as spectacular as you did previously? Yeah, we'll see. We'll see. Mm-hmm. You know, I think he's gonna try to hug me in every opportunity. So it's when you have an opponent like that, it's gonna be hard to knock somebody out. But we'll see. If mm-hmm. the opportunity presents itself, I'm gonna do it again. Mm-hmm. Tak, myślę, że tak. Natomiast no, okoliczności będą trudne, ponieważ Kamil jest takim lepkim zawodnikiem, który się próbuje do ciebie kleić i wykorzystuje każdą okazję, żeby się przytulać. Takiego zawodnika jest ciężko znokautować, ale zobaczymy. No będę próbował. No, w takim razie dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w zbijaniu ostatnich gramów bądź kilogramów. Thank you so much for a nice talk. We are having the fingers crossed for you and the last weight cut, the last kilograms. Okay, thank you very much and thank you for your time. Mm-hmm. Dziękuję bardzo, dziękuję za wasz czas.